Witajcie! Dzisiaj powiem parę słów na temat klawiatury komputerowej, którą dokupiliśmy do naszego laptopa. Ma być to najprostsza klawiatura, taka jaką używa się do komputerów stacjonarnych. Pamiętajmy, aby nie miała ona żadnych dodatkowych klawiszy. I tak jest ich ponad 100. Dla ułatwienia niektóre z klawiszy okleimy wypukłymi naklejkami. Nie chodzi tu o naklejki z literkami czy też z oznaczeniami brajlowskimi. Mają być to wypukłe naklejki w postaci małych punkcików, dobrze wyczuwalnych dla naszych palców. Można je kupić na kartonikach, na przykład w sklepach papierniczych lub też w sklepach z zabawkami. Teraz podam nazwy klawiszy, które należy okleić. Najpierw literki. Będą to B, F, J, Y. Teraz cyfry. 1, 6, 0. No i klawisze funkcyjne. Na klawiszu Caps Lock naklejamy 2 punkty. Na klawiszu Enter również naklejamy 2 punkty. No i teraz po jednym punkcie na klawiszu Insert, na klawiszu strzałka w dół, na numerycznej piątce i na numerycznej gwiazdce. W ten sposób przygotowana klawiatura będzie dla nas bardziej przyjazna niż klawiatura laptopa, przynajmniej na początku naszej nauki. Nazwy klawiszy, które należy okleić, możecie również znaleźć w opisie pod filmem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.